Z wielkim zażenowaniem obserwuję czasem, jak różnego typu celebrytki wdają się w dyskusję z hejterkami, że jej napisała: pani Małgosiu, jak pani brzydko wygląda, co pani z ryjem zrobiła, ach, jak brzydko pani buty wygląda. Moi drodzy, czy wy naprawdę chcecie się przejmować tym, co ten pierdolony tępy plebs napisze w internecie? Przecież macie fanów, tępaków, którzy zawsze będą za wami, cokolwiek zrobicie, i będziecie mieli hejterów, tępaków, którzy będą wszystko negować. Więc jeżeli naprawdę chcecie wdawać się w dyskusję, bo ktoś napisał: och, co pani z ryjem zrobiła. Przeważnie tak jest, coś ty kurwa z ryjem zrobiła. Jeżeli zrobiłaś coś z ryjem i wydaje ci się kurwa, że to jest fajne, to poddaj się krytyce. W związku z czym albo nie cieszysz się z pochwał i nie martwisz się krytyką, bo trzeba być w tym konsekwentnym. Pytacie często, dlaczego ja nie mam możliwości komentowania. Z prostej przyczyny: chuj mnie interesuje wasze zdanie. To, że nie ma możliwości komentowania, to nie jest tak, jak niektórzy mi czasem piszą: a, bo ty się może boisz negatywnych komentarzy. Co? Waszych komentarzy, kurwa? Nikt z ludzi, których cenię i szanuję, nie siedzi w internecie i nie komentuje w necie. Osoby, które komentują w necie, to są kurwa nieudacznicy. To są ludzie, którzy nie mają życia. Myślicie, że naprawdę interesuje mnie zdanie 13-latka, który jest na utrzymaniu mamy i siedzi w domu, bo się kurwa boi wyjść, i co on uważa na temat świata? Albo jakiegoś robola, kurwa Polaczka, który wjechał do Wielkiej Brytanii i jest pierdolonym robolem, żeby utrzymać dwójkę swoich bankartów, i wrzuca fotki, żeby kolegom z tej swojej wiochy zaimponować. Myślicie, że naprawdę interesuje mnie ich zdanie? Nie, mam na to wyjebane, kurwa. Ponieważ robię wam przysługę. Nawet jak wam ciupię i wam ubliżam, to robię wam jebane przygłupy przysługę. Ci z was, którzy to rozumieją, dobrze to rozumieją, a zdanie innych tępaków naprawdę chuj mnie interesuje. Ponadto, jeżeli jesteście w kościele i słyszycie kazanie zambony, to myślicie, że księdza kurwa interesuje wasze zdanie? Tam nie ma dyskusji, kurwa. Jak wygłasza się kazanie, tam nie ma dyskusji, bo wasze zdanie nikogo kurwa nie interesuje. I po to u mnie nie ma komentowania, żebyście kurwa wiedzieli. Jest to okazywanie wam pogardy. Wasze zdanie nie ma znaczenia. Wy naprawdę kurwa przygłupy myślicie, że jak napiszecie coś u kogoś znanego pod postem, kurwa, to że jesteście też tacy znani? Że wasze zdanie ma znaczenie? To jest tylko przejaw zwykłej frustracji. W związku z czym u mnie nie ma możliwości komentowania dlatego, żeby okazać wam pogardę. Wasze zdanie nic się nie liczy. Wasze zdanie nie ma żadnego znaczenia, kurwa. I musicie się z tym po prostu pogodzić. Bo ci, którzy komentują w internecie, są to zwykłe jebane miernoty, które nie mają życia. I taka jest kurwa prawda. I musicie to przyjąć na klatę. Pozdrawiam.